Jeszcze kilka tygodni temu nad moją głową jeździłyby samochody. Teraz w tym miejscu wiadukt trasy łazienkowskiej został wyburzony po stronie praskiej. Jak to wygląda i co teraz się tu właśnie dzieje? O tym w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć, Czemek Wząż i zapraszam Was już teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji. Znajdujemy się bezpośrednio nad trasą łazienkowską, która tutaj mniej więcej zaraz kawałek dalej się kończy. Co ważne, trasa łazienkowska jest aktualnie przebudowana, a właściwie wiadukty trasy łazienkowskiej po jednej i po drugiej stronie Wisły są wyburzane i stawione od początku, właściwie od zera po nowemu. Wedle nowych zasad, ale to oczywiście wymaga dosyć dużo utrudnień dla kierowców, jak i również dla pieszych i rowerzystów. To wszystko w tym miejscu się dzieje, a w tym miejscu przed tą zawrotką nieużytkowaną już powstanie też nowa inwestycja tramwaju na Gocław. Tramwaj na Gocław ma powstać wedle aktualnych zapowiedzi mniej więcej przed zakończeniem budowy trzeciej linii metra, ale zobaczymy jeszcze jak to będzie wyglądać dokładnie, bo oficjalnych informacji cały czas nie mamy. Natomiast o tramwaju na Gocław mówiłem jakiś czas temu na kanale. Tymczasem wracając do trasy łazienkowskiej, warto powiedzieć parę ciekawostek temat niej, bo została ona oddana do użytku w tym miejscu, gdzie właśnie teraz się znajduje, w 1974 roku. Stan techniczny liczący blisko pół wieku obiektów wymaga ich przebudowy. Przebudowy, czyli wyburzenia wiaduktów i postawienia ich całkowicie od nowa, od zera, ze wszystkimi fundamentami. Co ważne, inwestycja kosztuje trochę ponad 88 milionów złotych i też ważne jest to, że inwestycja zakończy się w połowie 2025 roku, czyli mamy jeszcze mniej więcej 2 lata. Modernizacja trasy łazienkowskiej na Saskiej Kępie oznacza budowę dwóch nowych wiaduktów nad ulicą Bajońską i Praską. Efektem inwestycji będzie również lepsze zabezpieczenie mieszkańców przed hałasem, którego źródłem jest ruch drogowy w Alei Stanów Zjednoczonych. Na odcinku od ulicy Bajońskiej do Międzynarodowej wybudowane zostaną ekran akustyczny, a na jezdni pojawi się cicha nawierzchnia. Nowe oświetlenie i zmiany w oznakowaniu sprawią, że droga stanie się bezpieczniejsza. Wzdłuż Alei Stanów Zjednoczonych posadzone będzie ponad 70 nowych drzew, które wraz z drzewami już rosnącymi utworzą obustronne szarpery. Pojawi się też oczywiście, jak zawsze, mnóstwo krzewów, ponad 15 tysięcy, a właściwie blisko 15 tysięcy nowych dodatkowych krzewów, byliny, pnącza i trawniki oczywiście. Przez cały czas przebudowy przejazd w obydwu kierunkach trasą łazienkowską w tym miejscu będzie pozostawiony i warto też wspomnieć, że po drugiej stronie Wisły, do której właśnie dolatujemy, też trwa przebudowa trasy łazienkowskiej i wiaduktów, tylko właśnie po stronie śródmiejskiej. Tamte wiadukty, już właściwie jest stawiany drugi nowy wiadukt i tamta inwestycja się niedługo zakończy, więc trasa łazienkowska wtedy nie będzie już zwężona z jednej i z drugiej strony. Tymczasem tu macie taką ładną panoramę nad Wisłą, no i też ogólnie całe ujęcia wszystkie w tym filmie były nagrywane mniej więcej w zachodzie słońca, bo cały dzień nagrywałem różne inwestycje dla Was z całej Warszawy. Tu też przy okazji jest dosyć ciekawy element, który powstał po spaleniu się mostu i pojawieniu się go ponownie, czyli nowa droga rowerowa, która się ciągnie pod mostem, jak i również przejeżdża tutaj dalej właśnie nad Wałem Międzyszyńskim, co jest oczywiście bardzo dobrą inwestycją i bardzo ładnie łączy się, ale aktualnie rowerzyści, jak zjadą tutaj na dół, muszą zawrócić i pojechać pod wiaduktami przy właśnie w Wale Międzyszyńskim, dlatego że nie ma tutaj po prostu przejazdu do rowerzystów. Pod wyburzonym wiaduktem, w tym miejscu, jak widzicie, nie ma nic. Wiadukty zostały całkowicie wyburzone. Po prawej stronie widzimy ten jeszcze użytkowany wiadukt, wyburzony do połowy, bo one się łączyły mimo wszystko ze sobą obydwa. Natomiast ścieżki rowerowej w tym miejscu starej oczywiście nie ma, ani chodników. Przejścia jest tylko i wyłącznie po drugiej stronie, tam gdzie aktualnie stary wiadukt cały czas stoi. Tak widzicie, stara skarpa. Stary przyczółek też został całkowicie wyburzony. No tu widzimy ten drugi wiadukt, który no, od boku jak się na niego patrzy nie wygląda najlepiej, od dołu też nie wygląda najlepiej, ale miejmy nadzieję, że na spokojnie nie będzie z nim jakichś większych problemów i będzie mógł być użytkowany przez najbliższy jeszcze rok, że nie będzie jak na Marwilskiej, kiedy wyburzyli połowę i nagle się tam to przesunęło. Tu już wyburzyli i nie jest źle. No, oczywiście fundamenty jeszcze wszędzie nie zostały usunięte od starych słupów, starych wiaduktów, starego wiaduktu,
ulicy Łazienkowskiej właśnie w tym miejscu. Natomiast przejazd na ulicy Paryskiej, jak widzieliście, został pozostawiony, więc bardzo dobrze, chociaż tutaj w tym miejscu można przejechać. Pieści również tylko w tamtym miejscu mogą aktualnie się przedostać pod wiaduktami starymi. Tutaj drugie przejście i przejazd dla rowerzystów też został całkowicie zlikwidowany i on wróci dopiero oczywiście, jak już się skończy cała przebudowa, czyli tędy rowerzyści pojadą pod nowymi wiaduktami trasy Łazienkowskiej dopiero w połowie 2025 roku. Tak, wiem, mamy 2023 i właściwie połowę, już drugą połowę się zaczęła 2023 roku, a ja tu mówię o 2025, to jakoś bardzo odległe daty, no ale tak to wygląda. Dużym plusem według mnie, jeżeli chodzi o tutaj zwężenie ruchu, to jest to, że na tych wiaduktach, właściwie na tym jednym wiadukcie, który pozostał, została wprowadzona organizacja tymczasowa ruchu i są to trzy pasy, a nie tak jak na stronie miejski, cztery pasy. Co to daje? Daje to, że nie mamy czterech pasów bardzo wąskich, tylko faktycznie trzy mniej więcej normalno wymiarowe pasy i to jest oczywiście na duży plus, bo samochody się tutaj nie gnieżdżą i mogą na spokojnie jeździć również z autobusami. Więc w kierunku centrum jest aktualnie jeden pas, a w kierunku Pragi są dwa pasy. Tu mamy też wizualizację, jak to wszystko wygląda i oczywiście przepraszamy za utrudnienia. Natomiast tak, przystanki autobusowe, jak widzicie, aż tak bardzo się nie pozmieniały. One są wysunięte. Wysunięte są dlatego, że w tych miejscach pojawiają się teraz właśnie nowe ekrany akustyczne. One są prawie wszędzie, odpowiadając na pytania. Ja w poprzednim materiale, który się pojawił jakieś już chyba 4 miesiące temu, bo to długo mnie nie było na trasie Łazienkowskiej po stronie Ptaskiej, pokazywałem wam dokładnie i mówiłem, jak to wygląda w projekcie, że ekrany akustyczne owszem będą zamontowane, ale nie wszędzie niestety. Jeżeli jest bardzo mało miejsca, jak na przykład tutaj, gdzie teraz zlatujemy przy przystanku autobusowym, to w tego typu miejscach ekran akustyczny po prostu nie są montowane, nie jest wymyślane na siłę, jakby go tutaj wcisnąć, tylko po prostu go tutaj nie będzie. To jest oczywiście na minus dla mieszkańców okolicy, którzy mieszkają i mają dosyć duży hałas w związku z Aleją Stanów Zjednoczonych właśnie w tym miejscu. Niestety dla nich aż tak bardzo ta sytuacja się nie poprawi, choć jak widzicie właśnie tutaj w tym miejscu już widać mniej więcej montowane i składane w jedną całość fundamenty od ekranów akustycznych, które w tym miejscu się będą znajdować. Nowe drzewa oczywiście też będą się pojawiać, natomiast warto to zaznaczyć, że inwestycja właśnie z tymi ekranami akustycznymi tam się tak dziwnie kończy przed kanałem nie Brudnowskim, tylko Wrocławskim, a oczywiście dlatego, że dalej ma powstać tramwaj na Wrocław i wiadomo, że nie warto przerobić przebudowy aktualnie, jeżeli niedługo wejdzie inna przebudowa realizowana przez kogoś innego. Dlatego też tam to aktualnie nie jest robione, tam wszystko się połączy wtedy w jedną całość, jak powstanie już tramwaj na Wrocław. Tak zazwyczaj jest to realizowane w Warszawie, aby po prostu nie trzeba było podwójnie tego realizować. Tutaj macie zachód słońca właśnie te Warszawy. Tak akurat trafiłem, że już była tak późno. Miałem więcej nagrywać. Ostatecznie skończyłem w tym miejscu nagrywać i za jest dnia, no musiałem nagrać dzień później. Ale spokojnie, wszystko będziecie mogli zobaczyć w najbliższych dniach. Ale jak widzicie, ruch na trasie Łazienkowskiej w tym miejscu, pomimo tego zwężenia, cały czas jest całkiem duży, jak i również na moście Łazienkowskim. Co ja mogę powiedzieć? Tutaj zwróćcie uwagę, jak wygląda właśnie to ułożenie pasów od góry, czyli mamy te trzy pasy, dwa pasy w kierunku Śródmieścia, jeden pas w kierunku, dwa pasy w kierunku Pragi i jeden pas w kierunku centrum. Też ważne jest to, że tak jak samochody jadą właśnie w dół ekranu teraz, nie mają możliwości zjazdu na wał międzyszyński, bo aktualnie ten zjazd jest całkowicie niedostępny, w związku z tym, że na niego wjazd jest tylko i wyłącznie za pomocą wiaduktów i tamtej jezdni. Po prostu te wiadukty kolejne się zaczynały od tych wiaduktów, które zostały wyburzone aktualnie, więc no po prostu nie da się aktualnie tego teraz zrobić, żeby po prostu ruch był bezpiecznie pozostawiony. Też, co warto zaznaczyć, dojazd do międzynarodowej na przykład został pozostawiony na Saską od strony północnej. Nie ma aktualnie wjazdu i zjazdu dla postronnych samochodów zbytnio, z tego co widziałem, w sensie według map nie ma przejazdu, oczywiście jakby się uprzeć, chyba wtedy można wjechać, a nie, wjechać na Saską na pewno nie możecie, może zjechać jeszcze jakoś by wam się udało, ale znaki też są naprowadzające, że tam już aktualnie nie ma takiej możliwości do zrealizowania. Więc tak mniej więcej wygląda ta cała przebudowa. Dajcie mi znać w komentarzach, co sądzicie o takiej inwestycji, czy jest ważne, aby wymieniać wiadukty, które są w kiepskim stanie i stawiacie całkowicie od nowa, od zera. Czy może wam tutaj czegoś tutaj brakuje? Oczywiście wiadukty na trasie Łazienkowskiej w tym miejscu po stronie Praskiej będą miały również ekrany akustyczne, jak będą wybudowane nowe wiadukty, więc tutaj się dużo nie zmieni. Tymczasem dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie. Jeśli taki materiał wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej tych materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Tymczasem kolejny film jutro.
i to bym powiedział, że naprawdę jutro to jest dużo powiedziane, dla was to jest już dzisiaj, bo ja to nagrałem o 23 w piątek, bardzo późno, wy też ten film zobaczycie późno, ale rano będzie kolejny film, bo tych filmów jest naprawdę całkiem dużo. A po południu, właściwie wieczorem, już tak w nocy, tak około 23, zobaczycie mniejsze z tym. Tymczasem do zobaczenia w kolejnych materiałach na moim kanale. Tutaj się pojawię ponownie za 2 miesiące. Cześć!